witam asystenta trenera zespołu Pogoni Siedlce. Z nim przegrywa pierwszy mecz 1-2 właśnie z siedlecką Pogonią. Ostatnio przebiegł na Wyspie tradycyjnie. Proszę trenera, gości, bardzo proszę. Witam serdecznie Państwa. No, przede wszystkim chciałbym pogratulować naszym zawodnikom determinacji i walki do końca. Bardzo się cieszymy z tych trzech punktów. Były one nam bardzo potrzebne. Z przebiegu całego spotkania uważam, że byliśmy zespołem lepszym. Mimo iż w pierwszej połowie przegrywaliśmy 1-0, to stwarzaliśmy sobie więcej sytuacji. Byliśmy częściej przy piłce i graliśmy dosyć ciekawy futbol. Należała nam się ta wygrana. Z przebiegu całego spotkania cieszymy się bardzo. Jeszcze raz gratuluję zawodnikom, gratuluję przeciwnikom, bo postawili mimo gry w dziesiątkę przez długi czas meczu, postawili wysoką poprzeczkę. Aczkolwiek to my wywozimy punkty i cieszymy się bardzo. Dziękuję, czy są pytania? Bartosz Cały z podsiadce.pl. No, można powiedzieć, panie trenerze, że to znów kibiców gdzieś trzymacie w napięciu do ostatnich minut, bo mecz z Kutnikiem w doliczonym czasie, gol na wagę 3 punktów. W Katowicach też uratowany punkt, dzisiaj też udało się tutaj walczyć do końca. No to tylko wynika z tego, że zespół jest zdeterminowany i nie patrzymy na początek meczu, tylko patrzymy na przebieg całego spotkania. 90 minut gra się mecz plus doliczony czas i my chcemy to wykorzystać w każdym meczu. Tak jak powiedziałem, po prostu wierzyliśmy do końca w to zwycięstwo. Czy gralibyśmy 11 na 11, czy tak jak tutaj w przewadze, dążylibyśmy do ostatniej minuty do strzelenia jednej bramki więcej przeciwnika. Dziękuję. Czy są pytania? Jeszcze to chcę gości? Dziękuję za to. Witam trenera gospodarza na komentowej konferencji prasowej. Trenerze, no, trochę taki podróż na stroje, tracimy bramkę do liczonej naszej gry, ale na pewno zespół walczył, ale na pewno więcej o przebiegu spotkania. To tutaj trener oceni. Bardzo proszę trenerza ocenić przebiegu. Dobra. Każdy zna przebieg meczu i to w jakiej sytuacji byliśmy w drugiej połowie. Więc tutaj nie chcę się rozwodzić, każdy oglądał mecz, każdy widział jak mecz przebiegał i że sami doprowadziliśmy do takiej sytuacji, bo w ostatniej minucie pierwszej połowy odpowiedzialną się na jego zawodniku, gdzie można tą kartkę i przez to mecz Pogoń Siedlce sobie ustawiła i przez to w drugiej połowie mieliśmy szalenie ciężko, aczkolwiek tak to kontrolowaliśmy, także tutaj uważam, że gdybyśmy grali w 11, tak absolutnie tego meczu byśmy przegrali, byliśmy zespołem lepszym. A to, że w drugiej połowie była optyczna przewaga powoli, to jest normalna rzecz przy przewadze jednego zawodnika. Żałuję tylko, że to się stało w końcówce, w ostatnich minutach, bo to najbardziej boli w tym momencie i najbardziej zawodnicy to przeżywają i dlatego jesteśmy źli, ale tak jak powiedziałem, można było tutaj jeszcze wyciągać sytuację Mariusza, że wychodziłem sam na sam, strzelamy na 2-0 i jest mecz poza metami. Także tutaj moim zdaniem absolutnie powiem, zasugerowała tutaj nieudolności, bo cały czas wrzutki, aż w końcu puszczali 5 stoperów i strzelili bramkę. Także tutaj wygrali mecz i to wszystko. Także na tyle. Najbliższym meczu czeka nas bardzo wysoko podniesiona poprzeczka. Ciekawy nam przyjazd poznańskiego Lecha. No i jak spotkanie się tutaj trener spodziewa z tym przeciwnikiem? No to jest totalnie inny świat będzie, tak? Gramy z zespołem z Ekstraklasy, który ma też mecze pomiędzy w pucharach i do tej pory absolutnie o tym nie myśleliśmy, bo najważniejsza była dla nas liga i to, żeby wygrać dzisiaj z Pogonią. To się nie udało, jutro wracamy do treningów, mamy cały 8 dni, bo jest trochę dłuższy mikrocykl i na pewno tutaj będziemy oglądać i myśleć, jak do tego meczu podejść. Dziękuję. Czy są pytania? Trenerze, ja mam pytanie, jeżeli można. Polkowice czerwona, teraz czerwona. Dużo tych czerwonych. Czy to jest takie mocne zaangażowanie, czy jakiś brak umiejętności? Czy może ci sędziowie na każdy krzyk, czy coś można z tym zrobić? Każdą z tych kartek bym rozpatrywał inaczej, ponieważ czyli kartki Martina w Polkowicach były totalnie inne. Jedno zasłużenie jak najbardziej, druga moim zdaniem nie, ale to są decyzje sędziów. I przez to właśnie te dwa mecze tak zostały ustawione, tak? Zarówno w Polkowicach, jak i tutaj. Tutaj młody zawodnik Gabor, który gra siódmy mecz w drugiej lidze. Także to jest młody zawodnik, który wchodzi do zespołu seniorskiego, do ligi, która jest bardzo wymagająca i też to nie ma, ja nie będę zarzucał na niego winy, że to jest jego wina. Natomiast taka nieodpowiedzialność, bo nawet jak jesteś, wiesz w jakiej sytuacji jesteś, to nie robi się takich kartek, takich fauli w takim miejscu i w takim minucie. Także
Nie, ta druga moim zdaniem zasłużona. Pierwsza ciężko powiedzieć, bo tam byłem za daleko, ale... Ale to nie jest tak, że jakiś brak umiejętności czy coś, tylko po prostu oni chcą, każdy jest zaangażowany. Dzisiaj też to widzieliśmy. Absolutnie nikomu nie mam nic do zarzucenia, że przyszedł to po meczu, że w dziesiątkę nie chcieliśmy i nie tworzyliśmy czy sytuacji, czy nie broniliśmy dobrze, ale tak to jest. No, gra w przewadze zespołu, który bazuje tylko na dośrodkowaniach i tyle. Dziękuję. Bartosz Sabaj, sportsiad.pl. Panie trenerze, mówił Pan właśnie o tej bolesnych okolicznościach porażki, no to tak... Dla Pana może być troszkę tak podwójnie, bo jednak porażkę z klubem, w którym Pan miał okazję w przyszłości pracować. Tak, ale o tym mówię. Pracowałem w Siedlce dobrze, znaczy dobrze. To był ciężki okres i na pewno Panowie wiedzą, w jakich okolicznościach odchodziłem z tego klubu i razem z trenerem Wanosikiem, także mówię, jestem trenerem, pracuję tu, gdzie mnie chcą, tak, że tak powiem. I no absolutnie tutaj Pogoń była fajnym miejscem i jest fajnym miejscem do pracy, także tutaj na pewno wy najlepiej to wiecie i też wszyscy, każdy jest związany z tym klubem, a ja poszedłem do tego meczu normalnie, także wiadomo, pracowałem tam, ale absolutnie nie jestem jakkolwiek związany z tym klubem i nie mam żadnych sentymentów ani na plus, ani na minus, także naprawdę mecz jak każdy inny, znam Bartka, także tutaj też dwóch zawodników ono zgrało w Pogoni, więc myślę, że to nie jest tak, dzisiaj jest taka piłka, że trzeba żyć z każdym dobrze, bo nie wiadomo co się wydarzy. Ja się rozstałem, myślę, że normalnie mam kontakt z tymi ludźmi, którzy tam pracują, więc to jest tyle na ten temat. Dziękuję bardzo. Czasami jeszcze pytania? Dobra, dziękuję.